Hej, hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W strony Nabi, a teraz będziemy napierdzielać szumowiny. To w ogóle zobaczmy mapkę fabkę. Tutaj mamy jakieś kamienie, co to nieważne. Kupiec losu, rusznikarz. Czy mój sprzęt mi się nie podoba, czy też odwrotnie, podoba mi się? W ogóle zobaczmy, co dostałem. Ekran kart. Mamy jakieś karty? Mamy parkę. I co mamy tutaj? Przebranie, zdolność. Przeciwnicy ignorują to postać w trybie podchodu. Krwawa łaźnia. Zabij przeciwnika, później następnego i następnego. To jest fajne, bo motyw jest taki, że jeżeli zabiję kogoś i zabiję następną osobę, to mogę zabić kolejną osobę. Fajne. Bardzo fajna karta. Jakieś gówno. 4-1-2-1. 4-1-2-1, 4-1-2-1. Różnicy nie ma. No, beltówka i gotówka. Się zarymowała, wróć. Okej, no to wypadałoby pójść do rusznikarza, zobaczyć, czy ma coś fajnego, bo nie chcę tamtej splumy. Przedeś ze sklepu, obserwowany przez tuzin podejrzliwych oczu. Sklep należał do niejakiego Doriasa. Gigant o przyjemnym usposobieniu, który osobiście zaprosił cię do zakupów jego przybytku. Przejrzałem jego towar. O, co mamy? Ćwierć funciak z serem. Mała celność. Strzelba kowbojska. W ogóle tamto strzelbę, co ja, moja postać, musiałbym się je pozbyć. Wróć. Tu. Dubeltówka. Ona jest na krótki dystans, a ja nie chcę czegoś takiego. Ślad Doriasa oferował szeroki wybór doskonałej broni. Tym razem twoje przybycie nie wywołało takiego poruszenia. Podobno Dorias potrafił czynić cuda ze strzelbami. Zapytaj, co może ci zaoferować. Przejrzyj jego towar. Za niewielką opłatą Dorias wyposaży twoją strzelbę w dodatkowe lufy. Co jest lepsze od dwóch luf? Trzy lufy. Zaprzeczyłeś. Ale zapytał, czy jeszcze ci potrzebno. Zobaczyć towar. Dobra. O. Strzelba na słonie. Na daleki dystans. A ja potrzebuję czegoś na średni. Czyli co, weźmiemy sobie... Magazynek 9, a obrażenia 5. No. Ale gorzej z celnością. Dobra. Osobiście bym wybrał to. A sprzedam to. No dobra, inaczej. Tak. Aha. Sześciostrzałowiec. Otwierdź, wyrównaj. Okej, jest bomba. Wróć. Co to się... Halo. O Jezu. Dobra. Mamy teraz szczytbę. Jest dobrze, jest respekt na dzielni. Zamknij. Dobra. Co my tu mamy? Sprzedawca eliksirów. Może być. Jeremiah Banner oferowa szeroką gamę lekarstw, maści i balsamów. Jeśli wierzyć swoim zeznaniom fachowym, większość jego asortymentu składa się głównie z końskiego moczu. Mimo to rzuciłeś okiem na jego towar. Butelka alkoholu, eliksir orła, eliksir zdrowia. O, końskie hiki. Dobre. Nie. Idziemy tu. Gorzelnia była w ruinie. Biuro na piętrze wyglądało, jakby miało się zawalić w każdej chwili. Znałeś, że zdążysz złapać jedną rzecz i uciec. Ale czy lepiej porwać forsę z sejfu, czy niezwykły szklany przedmiot leżący na biurku? Niezwykły szklany przedmiot leżący na biurku.
Nie lubię takich sytuacji, gdzie muszę wybierać coś, czego wybierać nie mam pojęcia. Okej, okay, mamy tutaj kostkę. Halo. Zawartości moja podkomputerowa. Słuchajcie, mam tu taką fajną rzecz. Jeżeli nie wiem, co wybrać, to zazwyczaj lubię liczyć na ślepy fart. Mam tu kostkę K20. Jeżeli wyjdzie nieparzysta, czyli 1, 3, coś tam dalej, wybieram twardą walutę. Jeżeli parzysta, złapę świecidełko. Wypadło 10. Więc parzysta. Kiedy chwyciłeś leżący na biurku przedmiot, podłoga zadrżała, a głośny łoskot co najmniej zagładę biurka. Wyskoczyłeś z pokoju, który zawalił się na podłogę gorzelni. Otrzymałeś przedmiot. Był to dość niecodzienny monokl. Co, kurwa? Serio? Kliknąłem i. Halo? Co ja kliknąłem? Wow. Eksperymentalna pomoc przy celowaniu, jeśli oczywiście umiesz zezować. Dobre. Fajne. Fajne. Może być ciekawe, bo zwiększa celność. A to jest już bardzo fajna sprawa. Okej. Okay. Skoro to nic nie ma. No mogę iść gdzie indziej. Tylko, kurde, gdzie? Spytaj mi miejscowych o starego Muraja. No dobra. Sklep Doriasa oferował bla bla bla. Wiem, jest gorzej Muraja. Różnikarz wyjaśnił, że jadejtowa maska nie znosił tego jednego tracenia forsy. Kiedy zaczął podejrzewać Muraja o prowadzenie interesów na boku, nie potrzebował dużo czasu, by jego podejrzenia zmieniły się w pewność. Dorias zapytał, czego jeszcze ci potrzeba. Ruszyłem dalszą drogę. To ruszę teraz. Gdzie? Do obozowiska Indian. Te. Indianie na pewno będą chcieli gadać w sprawie praktycznie umarłym człowieka. Indianie zamieszkali niewielki jałowy teren, darowany im przez rząd. Przyzwyczaili się do handlu z bladymi twarzami, właśnie tak bladymi jak twoja. Żeby wyciągnąć, chodził się z nimi bimbrem. Nie posiadam. Opuściłem obozowisko. A pojadę do tej suki, wezmę bimber. Zaprzyjaźnię się. Rzuciłem okiem. Butelka alkoholu. Otwierdź. Okej, okay, otwierdź. Zamknij. Idź jeszcze raz tutaj. Przez wiele godzin ucztowali z Indianami. Około północy zaczęli snuć swoje historie, opowiedzieli ci o wrednym duchu zamieszkującym pobliskie lasy. Pobliżu znajdował się poświęconemu totem. Indianie zamieszkiwali wielkie le. Dobrze. Zaproponowałeś handel. Zapytam starego Muraja. Indianie znali wielu starych ludzi, ale żadnych Murajów. Powiedzieli, że jedyni biali, którzy zapuszczają się na te tereny, to kłusownicy jadeitowej maski. Wskazali ci miejsce, gdzie najczęściej zakładali pułapki. Aha. Zaproponowałeś chyba. Zobacz, co mają. Może mają jakieś fajne rzeczy. Liście koki. Fajka szamana. Zamieniam fajka na bitami mieszanym ziół i przypraw. Zwiększa maksimum fartu. Suszone zioła lecznicze. No dobra. Dobra, potwierdź. Wyrównaj. Wybij. Zamknij. Zawsze się przydadzą jakieś zioła lecznicze. Tego nigdy za wiele. To za mało. Zamknij. Dobra, leśmy do totemu. Na teren kłusowników. Las na terenach Chin były pełne zwierzyny. Wielu kłusowników uznawało, że Indianie nigdy nie zdołają ich przejść, dlatego pomagali im w ostrzale. W lesie pełno było pułapek. Przy odrobinie szczęścia udałoby ci się je rozbroić i zgarnąć przynętę. Porażka kosztowałaby cię złamanym palcem, przetrąconą ręką lub jeszcze czymś gorszym. Być może najlepszą decyzją by było zaczekanie na kłusowników. Nie ma jak okradać złodziei. Zaskana kłusowników. W lesie było pełno... Przy odrobinie szczęścia udałoby ci się je rozbroić i zgarnąć przynętę.
prawie w pułapkę. W końcu przybili, wykonali się jednego po drugim, zatrzymując się dopiero na ostatnim. Z początku nie chciał gadać, ale odpowiedni dobór tortur przekonał go do współpracy. Kiedy zdał sobie sprawę, że nie żartujesz, wyjaśnił, że stary Murray został porwany. Jedelitowa maska dał go w prezencie wieśniakom z Rancho Royo. Widząc, że jego teatralna pauza nie przyniosła efektu, dodał: oni jedzą ludzi. Old man Murray was taken to Cannibal Farm. If you could save him, maybe that tough old bird could prove to be useful. And even if you failed, you'd still put a dent in the masked man's business. Dalej. Brandon Scott. W swoich wędrówkach napotkał się jednego mościa w słusznym wieku, który zastąpił ci drogę. Wiedział dużo o twoich poszukiwaniach edytowej maski. On również był jego wrogiem, choć nie pochwalał twoich metod. Doceniał ich skuteczność. Zaproponował, byście połączyli siły. Kim ty kurwa jesteś? Odmówiłeś mnie we wybranych słowach. No dobra, przyjmij. Wkrótce dowiedziałeś się, że to jeden z najbardziej znienawidzonych ludzi w okolicy. Oczywiście nie mógł pod tym względem równać się z tobą. Brand Scott. Alright, man. Alright. Tell me, who are you? Wow! Strzelba łańcuchowa. No, a za rękawie. No srogo. Co ty tu masz? Szczęśliwa moneta. Minus max życia, ale 35 max farta. Nice. No, koleś wygląda na przekoksa. Farma Kennedy. Okej. O, sorry. Indiański totem. Idziemy. Warto zobaczyć. U podstawy totemu leżała góra złota, drogich kamieni i biżuterii. Siedzący na szczycie totemu orzeł zdał się szeptać do ciebie. Siedzący w nim wredny duch zaproponował, żebyś poświęcił jednego ze swoich towarzyszy w zamian za cenną nagrodę. Postanowiłeś po prostu ukraść złoto. Siedzący na totemie orzeł zanurkował w odpowiedzi na twój bezczelny rabunek i dotkliwie cię poranił. Co? Co to ten znak kata? Stylizowany przedmiot sztuki plemiennej pewnie ma jakieś mistyczne znaczenie. Proszę się zrób, minus 1 obrażenia, plus 2 ruch. No nie wiem, czy to takie fajne. Poszarpana ręka, minus 10 celność, minus 1 maksymalne życie. Nie ma problemu, na razie. Tutaj mam kupiec losu. No dobra, spokojnie sobie poeksploruję, zobaczę, o co chodzi. Napotkałeś dziwnie ubranego, szemranego jegomościa, obsługującego przedziwny kramik. Twierdził, że jego niezwykłe towary ujawnią się dopiero, kiedy na to zasłużysz. Zacząłeś przeglądać jego towary. Szelma powtarzalna. Celność 10. Relikt. Nie, dzięki. Zamknij. Halo. Okej, dobra. Jeszcze sobie sprzedaw z eliksirów. Zbiornik wodny? Co to jest za zbiornik wodny? Aha. Wieża z zapasem wody była kluczową częścią farmy kanibali. Gdybyś rozlał wodę, uderzyłoby to w interesy jadeitowej maski. Zatrucie wody znacząco osłabiłoby kanibali. Zatruj zapasy wody. Czeka z trucizną. Odstrzeliłeś zawór w dnie zbiornika, woda zaczęła się lać się strugą. Odejdę, zatruję to. Spytaj Beckera o farmę kanibali. Kupiec wyjaśnił, że kanibale kupowali od niego maści na kruszenie mięsa i egzotyczne przyprawy. Becker zauważył, że wstawi się za tobą i przedstawi cię jako jednego z nich. Oczywiście nie za darmo. Wpierw musiałeś przetestować jego nową miksturę.
Zgodziłem się spróbować. No mało nie zwymiotowałeś. Aha. Padłeś na ziemię w konwulsjach, bezskutecznie próbując zwalczyć drgawki, skutecznie uderzając za gorączkę, kiedy tortura minęła. Ślepikarz prosił i nalegał, żebyś zachował resztę mikstury. Natychmiast zaczął pisać list. Mimo to... Dobra, to... Wróciłeś do zbiornika z wody kanibali. Ciałka z trucizną. Kiedy trucizna wymieszała się z wodą, ukryłeś się i obserwowałeś rozwój wydarzeń. Parobcy zanieśli kilka wiader na farmę. Niedługo potem słyszałeś krzyk, a później czarny dym unosił się z gospodarstwa. Palili ciała? Może je piekli? Odszedłeś. Dobra, idziemy do kanibali. Farma wyglądała dość niewinnie, w tym jednak w wypadku pozory myliły. Kanibale wystawili liczne straże, wciąż nie widziałeś Muraja. Prawdopodobnie wędził się gdzieś w zamknięciu. Wróciłeś na farmę, jeśli sprzedawca właśnie zaczął umowę, potraktuj się jak swojego. Jaka kart? Wróć. Trucizna. Jad płynie w żyłach. A, to jest ciężkie, ale zobaczmy, co da się zrobić. Zary Murray marynował się u kanibali. To, czy przeżyje, nie miało znaczenia. Ważne, żeby oni zginęli. Rozpocznij. Time was of the essence. Murray was bleeding and would be served for dinner by sundown. You could either kill the cannibals before he died, or free him and patch him up enough to survive the fight. Also, a part of you was curious what the fuss about human flesh was anyway. Zabij wszystkich. Uwolnij Muraja, zanim się wykrwawi, lub zabij wszystkich. Najedz się, by odzyskać siły. Za każdego zabitego w tej turze wroga otrzymujesz 1 punkt akcji i 2 punkty życia. Aha, w tej turze, dobra. Gdzie jest Muraj? Aha. Uwolnij Muraja, zanim się wykrwawi lub zabij wszystkich. Ha. Co robi ta broń? Strzał, zastraszenie. Co to jest? No, jest się, by odzyskać siłę. No, jest to jakaś opcja. Teoretycznie nic mi nie zrobią. W praktyce. Wpierdol. Myk. Okej. Cień. Dobra, najedz się, by odzyskać siłę. Human flesh tasted a bit like buffalo jerky. Not half bad. Strangely, you felt empowered by this casually heinous act. Tu ktoś ma dwa. But no sense letting good meat go to waste. Dwóch jest ciężko rannych. No sporo ich, sporo. Uwolnij Muraja, zanim się wykrwawi lub zabij wszystkich. No jest to jakaś opcja. Krwawa łaźnia. Mogę zrobić tak, bo rozumiem, że oni są jakoś tutaj wprowadzeni, tak? Zrobię. Ale to będzie bardzo niebezpieczne. Jest to w chuj wręcz niebezpieczne.
stanę tu i strzelę w tego, w tego, w tego, w tego. I w nią. Ryzyko? Jest ryzyko, jest zabawa. Muszę to zrobić. Okej. Okay. Stań tutaj. Dobra, przeciwników. Jeśli zaczną cię podejrzewać, w końcu zaatakują, zastrasz ich, by opóźnić reakcję. Aha. No dobra. Aha. Okej, a ty? Czy to już jest kolejna tura? Nie. Dobra. Krwawa łaźnia. Let's rock. Raz. Dwa. Nie! No to z... Od początku. Ale pomysł dobry. To było ciekawe. To nie był dobry pomysł. Nie, muszę wymyślić coś innego. Ale to chyba w następnym odcinku.